Proszę Państwa, znajdujemy się na terenach, które jeszcze parę lat temu wyglądały jak z filmów science fiction o końcu świata. Bo to typowe tereny poprzemysłowe, przemysł ciężki, kiedy opuszcza miejsca, w których pracuje zazwyczaj, prowadzi do tego, że są to tereny kompletnie nieprzydatne do jakiegokolwiek użytku. Ale dzięki temu, że udało nam się pozyskać zarówno ten teren, jak i środki z funduszy europejskich, mogliśmy go przekształcić w 100% przygotowany do zainwestowania przez przedsiębiorców, głównie małych i średnich, reprezentujących inteligentne specjalizacje województwa małopolskiego, parcele inwestycyjne posiadające wszystko, dostęp do drogi, wszystkie media, nawet wjazd dla tirów jest zrobiony dla każdej parceli. Dzięki temu zainteresowanie tymi terenami jest naprawdę bardzo duże. Myślę, że niebawem zakończymy proces ich komercjalizacji, a w przyszłym roku rozpoczną się tu pierwsze budowy, co oznacza dla Nowej Huty nowe miejsca pracy, oznacza dla Nowej Huty nowych mieszkańców i nowe możliwości. Bo głęboko wierzymy w to, że w Nową Hutę należy inwestować, warto inwestować, podobnie jak należy i warto inwestować w Nowej Hucie. Szanowni Państwo, dzisiaj jest wyjątkowy dzień w historii spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości. Moment, kiedy otwieramy, dzięki aktywności naszej spółki miejskiej, kolejną strefę aktywności gospodarczej w Nowej Hucie, SAK Północ, przy ulicy Igołomskiej. Proszę Państwa, to blisko 17 hektarów uzbrojonych terenów. Terenów, które kiedyś były terenami pohutniczymi, zdegradowanymi, a dzisiaj wyposażone w pełne instalacje energetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe, z układ dróg wewnętrznych, stwarzają fantastyczne miejsce do lokowania się różnego rodzaju małych i średnich firm, głównie tych, które specjalizują się w branżach pożądanych na terenie województwa małopolskiego i przede wszystkim Krakowa, czyli te branże, które związane są z czystą energią, z technologią, które związane są z chemią i te, które będą tak naprawdę miejscem pracy dla wielu mieszkańców Krakowa i pewnie nie tylko dla krakowian. Myślę, że uda się już pierwszych inwestorów zaprosić do realizacji konkretnych inwestycji pod koniec przyszłego roku, ponieważ ten okres czasu od momentu, kiedy zostaną wydane parcele tym, którzy zdecydują się na podpisanie stosownych umów, będzie musiał być poprzedzony uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych przez te podmioty. Bardzo cieszymy się, iż byliśmy częścią tak fajnego, kompleksowego i złożonego projektu i że mogliśmy wykorzystać wszystkie nasze kompetencje, to znaczy wielowymiarowość, wielofunkcyjność. Pracowaliśmy tutaj od samego początku, najpierw w gruncie, potem na zewnątrz, a kończyliśmy na liniach wysokiego napięcia, czyli wysoko nad ziemią i w zasadzie taka formuła pracy z inwestorem i zleceniodawcą dla naszej małopolskiej, regionalnej firmy, która stąd się wywodzi, jest po pierwsze dużym wyzwaniem, ale też po drugie daje nam możliwość rzeczywiście panowania nad całym projektem. Dziś Nowa Huta wzbogaciła się o kolejną strefę aktywności gospodarczej. Te strefy są przygotowywane przez spółkę Nowa Huta Przyszłości. To są obszary, które będą komercjalizowane, oddawane pod biznes. To jest bardzo jasny i wyraźny sygnał dla tych wszystkich, którzy chcą inwestować i rozwijać Nową Hutę, że warto tutaj być, ale to również bardzo dobra informacja dla nas, mieszkańców. Nowa Huta poprzez te strefy, ale i również poprzez różnego rodzaju inne działania, które są zwrócone do mieszkańców, jest tą dzielnicą, która najszybciej rozwija się w Krakowie.